Ja jeszcze nie widziałam. Proszę Państwa, chciałem bardzo podziękować za tak liczne przybycie. Powitać naszą bohaterkę dzisiejszą, Anię Wolską. Brawo! I powiedzieć, że Ania występuje dzisiaj w nietypowej roli. Ale to Państwo się zorientowali. Do tej pory ona się opiekowała innymi artystami. Dzisiaj sama występuje, przekazuje swoje emocje, swoją wrażliwość, swoją twórczość. Chciałbym, żeby to był początek, Aniu, tego, żebyś pokazywała więcej. Nie tylko fotografii, ale linii malarstwa, rzeźby i tak dalej. Chciałbym, żeby ta wystawa w Instytucie 116 była początkiem tego dla Ciebie. I bardzo chętnie, z przyjemnością będziemy to śledzili. Nasz skromny zespół galerii naszej. Także bardzo jest nam miło. Chciałbym, żeby Ania powiedziała dwa słowa o wystawie. Jak jako profesjonalna papuga, która mówi o fotografii, przechodzi się na drugą stronę barykady, to miękną nogi. I nie jest wcale łatwo mówić o swoich rzeczach. Ja może zacznę przede wszystkim, bardzo dziękuję Jackowi, że był na tyle miły i zechciał tą wystawę tutaj u siebie pokazać. Bardzo dziękuję przedstawicielkom chóru Jesienna Gospel Choir, dyrygentce Ani Bajak i menadżerce tutaj Ani Mazurek za wszelką pomoc i to, że po prostu mnie miał rozrywkowy wręcz, bo w trakcie rozrywce możemy znaleźć te gatunki muzyczne, które w radio na co dzień słyszymy, a wrażeniami właśnie sięgają muzyki gospel. Natomiast to, co mnie zainteresowało, bo przyznam się na muzyce, kiepsko się znam, to są emocje. To jest to, jak reagują ludzie pod wpływem tej muzyki, co się zaczyna z nim dziać. To, gdzie muzycy czy wokaliści, którzy śpiewają, widać w nich taką szczerość i rzeczywiste przeżycie w trakcie wykonywania tego utworu, czy jak to mówią jurorzy w różnej maści konkursach muzycznych, także mają ciary. Ja te ciary próbowałam sfotografować i to jest jakby tylko taka niewielka próba pokazania tego, czym żyje na co dzień ten chór i jacy to są fajni ludzie. A propos tego, co Jacek powiedział, że byłby to początek moich wystaw, to chciałam, tutaj jest z nami Agnieszka Niedźwiecka, która prowadzi galerię po prawej stronie Wisły i tylko mogę zaanonsować, że już 5 grudnia będzie u Agnieszki moja wystawa malarska, to tak, żeby... Nie myślę, że ja po prostu sobie siedzę i nic nie robię. Bardzo fajnie. Dobrze, że u nas ten początek. I to chyba tyle. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za przybycie. Bardzo dużo znajomych w GUŚ jest i jest mi kolejnie miło. Natalia teraz, że trzymamy kciuki za Natalię, żeby zajęła pierwsze miejsce w konkursie Voice of Poland. A ja tutaj też mam piękny, ciemny głos, wspaniały, więc dziękuję. Mi Państwa zapraszam, cieszmy się wernisażem. Dziękuję pięknie. Przygadała swoją fotę ze szkoły. Tak, to jest kontrast.
Sensacja.